Dobrze. Piotr proponuje, żeby w tym momencie nareszcie oddać ludziom głos. Proszę bardzo. W takim razie, kto ma pytanie, tam jest mikrofonik, kto się dozwie do mikrofonu. Pierwszy, proszę bardzo. Dziękuję, może wstanę. I pozwoliłem sobie zapisać to pytanie, bo za długo zaszłoby mi wymówienie, bo ponieważ jest dosyć złożone. A w zasadzie jest to ciąg kilku pytań na ten sam temat. A brzmią one, jak ma się kwestia wolnej woli do dylematu deterministycznego? Jak należy rozumieć wolną wolę? Czy jest dla niej miejsce w świecie? Jak należy rozumieć to, że świat jest deterministyczny? I czy, co za tym idzie, czy istnieje odpowiedzialność za zło, nasze czyny, nasze zasługi, wszystko co robimy? Ponieważ no, od dłuższego czasu sprapuje mnie jakby to pytanie w kontekście religii, wolnej woli w kontekście religijnym, więc byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź. To pytanie trafia w sedno, dlatego że w książce księdza Tadeusza o świecie najlepszym możliwy to problem wolnej woli jest bardzo istotny. Bo może warto dwóch słowach wyjaśnić sam tytuł. To jest powiedzenie Leibnica, znanego filozofa, że Pan Bóg stwarzając świat wybrał świat najlepszy z możliwych. Przy czym to najlepszy z możliwych, to można sobie go wyobrażać w ten sposób, że ma Pan Bóg przed sobą wszystkie możliwe światy i wybiera jeden, który chce stworzyć. I to jest świat, nie może to być świat absolutnie najlepszy. No bo to, co dla jednego jest dobre, to dla drugiego będzie złe i nie można tych dwóch rzeczy naraz stworzyć. Więc Pan Bóg wybiera taki wszechświat, który minimalizuje ilość zła, a maksymalizuje ilość dobra. I to jest ten najlepszy świat z możliwych. I Leibniz stwierdził, że nasz świat jest właśnie taki najlepszy z możliwych. I kierując się tym wyborem między tymi różnymi światami, Pan Bóg musiał wziąć pod uwagę wielkie dobro, jaką jest wolna wola. A dając człowiekowi wolną wolę, musiał, że tak powiem, zrobić miejsce na zło. Dlatego, że na tym polega wolna wola, że człowiek może sam wybierać. I tak Leibniz tłumaczył właśnie pojawienie się zła na świecie, stąd tytuł tej książki. Teraz tu w tym pytaniu był odnośnik do wolnej woli i determinizmu. No więc to krótko tylko odpowiem, że dzisiejsza fizyka klasyczna newtonowska jest deterministyczna, to znaczy znając stan układu w pewnej chwili można przewidzieć jego zachowanie w przeszłości i w przyszłości. Jest jeszcze problem chaosu przy tym deterministycznego, ale to pominię dla uproszczenia, żeby nie za długo to trwało. Natomiast w bardziej podstawowych teoriach fizycznych, znaczy w mechanice kwantowej, która rządzi światem, tym bardziej podstawowym, światem cząstek elementarnych, to ona jest indeterministyczna. Tam, mówiąc tak bardzo prymitywnie, jest miejsce na wolność. Ona posługuje się nie deterministycznymi przewidywaniami, tylko probabilistycznymi. Więc to musimy wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie u tej najgłębszej teorii fizycznej też jest indeterminizm. Także że to, że człowiek ma wolną wolę, absolutnie nie kłóci się z prawami fizyki. Są problemy z neuroscience i wolną wolą, ale to po prostu to jest odrębny temat. Jeżeli chodzi o interpretację taką teologiczną, to jedna prosta zasada jest, aksjomat taki, że gdybyśmy odrzucili prawdę o wolnej woli, że odrzucili prawdę o tym, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę, to musielibyśmy konsekwentnie przekreślić całą teologię. Całą teologię. Wszystko się wali wtedy. Oczywiście to też ma konsekwencje później dla jako teologia, na przykład dla naszego życia takiego codziennego, socjalnego, na przykład gdyby nie było wolnej woli, to dlaczego mielibyśmy na przykład jakiekolwiek ustawodawstwo,
jakiekolwiek kary wprowadzać za to, że ktoś popełnił jakiś zły czyn. W ogóle... Jeszcze więcej, wyobraźmy sobie, że mam przed sobą myśliciela, są tacy, którzy twierdzą, że nie ma wolnej woli. I on przedstawia argumenty z neuroscience, różnych innych dziedzin wiedzy, że nie ma wolnej woli, determinizm i tak dalej. A ja mu na to odpowiadam tak, jeżeli nie ma wolnej woli, to wszystkie twoje argumenty są nic nie warte, bo one nie odzwierciedlają prawdy, tylko ty jesteś zdeterminowany, żeby tak mówić. Oczywiście. Także racjonalność, czysta matematyka, jeśli ja przeprowadzam dowód, muszę mieć wolną wolę, bo inaczej by, no nie jestem wolny, tylko działam pod przymusem i dlatego mogę głupstwa pisać, tylko mi się wydaje, że są mądre. Czasami taki bardzo prosty argument ad hominem jest bardziej skuteczny niż właśnie szereg jakichś mądrych racji filozoficznych. Najprostszy argument jest właśnie taki, państwo tutaj przyszliście wszyscy, mając wolną wolę. Gdybyście nie mieli wolnej woli, to by trzeba było przyjąć, że każdy z was przyszedł tutaj dlatego, że jest kółkiem w maszynie i to po prostu było zapisane w strukturze deterministycznego świata. To jest absurdalna teza, moim zdaniem. Nie, to byłaby dobra teza, na przykład wydawca nasz Piotr byłby zadowolony, że jest kółka w maszynie, zmuszają do kupienia książek. Bardzo dobrze. Biznes się kręci. To jedna taka żartobliwa. Takie żartobliwe dopowiedzenie pochodzące od Bruce'a Scotta, który mówił tak, że jeżeli ktoś nie wierzy w wolną wolę, to należy go kładać kijami do takiego momentu, aż uzna, że ten bijący może od tego odstąpić. Że bijący może od tego odstąpić. A solipsysta? To jeszcze pytanie. No, to był żart. No, trzeba było z tą wolną wolą, to wszyscy będą chcieli. Ja chciałbym zapytać o to samo, ale na trzy różne sposoby, kierując pytania do trzech z księży. Mianowicie pierwsze pytanie dotyczy tego, co znalazłem u księdza Tadeusza Pabiana. Leibniz dzieli, klasyfikuje zło na zło metafizyczne, fizyczne i moralne. Brakuje mi tam pewnej czwartej kategorii takiego zła informatycznego, czy lucyferycznego. Ale pytanie jest jakby inaczej, chcę zadać go. Czy zło można traktować jako czynnik ewolucyjny? Taki zamierzony przez Boga czynnik ewolucyjny, który ma wpływ na to, jak wybieramy, co wybieramy, w jaki sposób ewolucja przebiega. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie do księdza Michała Hellera. W książce jest wizja teologii nauki i chcę zapytać, czy można ją rozumieć w taki sposób, bo ksiądz w tej książce mówi o tym, że teologia mogłaby czerpać z nauk szczegółowych i tak można rozumieć teologię nauki, czyli że, jak rozumiem, jest taka możliwość, że teolog poprzez nauki szczegółowe odkrywa fałsz w obrazie świata i tym samym uwalnia obraz Boga od fałszu, pozbawia siebie fałszywego obrazu Boga. Czyli wtedy byłoby to odkrywanie logiczności Boga, teologiczność. I trzecie, najbardziej może przyziemne, do księdza Tomasza Nadziarki. Jeśli rozumieć właśnie zło jako pewnego rodzaju informację, tak jak to w eksperymencie stanfordzkim mamy, czy to nie jest tak, że na różnych poziomach zakłóceń procesów informatycznych, czyli na przykład przy przekazywaniu informacji genetycznej, uszkodzenie płodu, informacja, konflikt wewnętrzny, choroba psychiczna, konflikt pomiędzy społecznościami, efekt konflikt militarny, wojna. Czy te procesy informacyjne nie mają takiego wpływu na to, co się wyłania, że albo wyłania się nam obraz ludzkiej twarzy, albo wyłania się nam w tych procesach zakłóconych obraz ludzkiej ułomności. Dziękuję.
odpowiedź o pytanie, odpowiedź na pytanie o to, czy zło może być czynnikiem takim stymulującym, rozumiem, w procesach ewolucyjnych. Oczywiście jest to proces, problem bardzo złożony. Pierwsze spostrzeżenie tutaj warto byłoby być takie, że w ogóle pojęcie zła, tak jak my go dzisiaj rozumiemy, jest wieloznaczne. Na przykład to, co dla mnie może być złem, na przykład złem jest dla mnie to, że w moim organizmie żyją, rozwijają się jakieś bakterie i one mi szkodzą. To dla mnie jest złe, ale dla tych bakterii jest dobre. One dzięki temu, że żyją w moim organizmie, one intensyfikują własne dobro. To jest argument, co ciekawe, świętego Tomasza. Święty Tomasz w XIII wieku słyszał taki argument, że każdy organizm ma prawo do tego, żeby intensyfikować własne dobro. To jest przykład, który pokazuje, że właśnie to, co dla jednych organizmów jest dobre, dla innych jest złe. My bardzo często oceniamy, na przykład dyskutujemy o problemie teodycei, główny problem teodycei, dlaczego Bóg pozwala na zło, z perspektywy tylko i wyłącznie naszej, ludzkiej. My oceniamy, że dobre jest to, co dla nas jest dobre, a złe jest to, co dla nas jest złe. Więc niekoniecznie zawsze tak jest. Równie dobrze na przykład można byłoby ocenić to zagadnienie z perspektywy jakiegoś innego organizmu, dla którego co innego jest dobre, co innego jest złe. Natomiast odpowiedź na Pana pytanie, czy zło fizyczne, na przykład cierpienie, czy na przykład śmierć, może być takim czynnikiem stymulującym ewolucję? Pewnie może być. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest jakiś, ewolucja następuje dzięki temu, że są mutacje i w wyniku mutacji pojawiają się organizmy o skrajnych, mutanty o skrajnych cechach i teraz mutanty są eliminowane, one umierają. Więc jest to w pewien sposób czynnik, oczywiście jest to zło, bo jest śmierć biologiczna, ale jest to czynnik, który stymuluje ewolucję. Ja w swojej książce rozwijam taki argument, sam go nie wymyśliłem, ale jest to argument, który wydaje się mi przekonujący. Jeżeli założymy, że Bóg daje wolność nie tylko nam ludziom, ale pozostawia wolność całemu stworzeniu, całemu światu, światu przyrody, to w granicach wyznaczonych przez prawa przyrody, jeżeli założymy, że przyroda jest autonomiczna i Bóg się nie wtrąca, nie wkłada ręki i nie poprawia tych mechanizmów, jeżeli założymy, że organizmy czy świat przyrody może doznawać autentycznej autonomii, no to właśnie w takim przypadku można zobaczyć, że to, co dla nas jest złe, czyli śmierć, na przykład eliminacja organizmów, skrajnych mutantów, to jest czynnik stymulujący, który może prowadzić w jakiejś większej perspektywie do jakichś dobrych celów. Może być tak, że to jest jakieś globalne ukierunkowanie wszechświata, procesów ewolucyjnych, które się realizuje dzięki temu, że się dokonują złe rzeczy, że jest śmierć, że jest cierpienie. Tak. Znam pojęta. A ja prowadzę i się siebie pytam o pozwolenie. Dobrze. To jest oczywiście doskonale. Zasada Plancka. Właśnie. Dzięki czemu się nauka rozwija. Nie dzięki temu, że wyznawcy starych teorii uczą się nowych teorii, tylko wyznawcy starych teorii wymierają. I dzięki temu jest postęp. To już zupełnie nie tego argumentu. Ja mam odpowiedzieć na drugie z pytań zadanych przez Pana, mianowicie jest odpowiedź twierdząca, tak, rozwój nauki przyczynia się do korygowania fałszywych przekonań religijnych, fałszywych przekonań o Bogu. Ja to nazywam procesem oczyszczania. Na przykład porównajmy przekonania takie przeciętnego człowieka średniowieczu na temat Pana Boga i dzisiejszego, no to wiele rzeczy po drodze się zdarzyło w teologii, były konflikty między nauką i wiarą. Możliwe, że ta wiara dzisiaj jest trudniejsza niż była w średniowieczu, kiedy ten obraz świata był taki bardzo prościutki, ale dzisiejszy obraz świata jest bardziej prawdziwy, więc nasze przekonania są prawdziwsze niż tego człowieka z średniowiecza. Czyli nastąpiło pewnego rodzaju
oczyszczenie. Bardzo prymitywny przykład. Kiedyś tam ludzie sobie wyobrażali, że niebo to jest nad sferą gwiazd stałych. Bo tak przekonanie, które no, było dość potoczne i było dość wygodne dla teologów, chociaż oni, może wyrafinowani teologowie, tak nie twierdzili. Dzisiaj nie ma chyba, no może się zdarzy jakiś taki ktoś, który tak twierdzi, ale na ogół nikt sobie nieba nie wyobraża gdzieś na sferze gwiazd stałych. I to dzisiejsze przekonanie jest bardziej prawdziwe niż tamto. Także rzeczywiście proces nauki się przyczynia do poprawiania teologii. To jest ta zmiana obrazu świata, jest jeden z elementów pożytecznych tej zmiany. Dobrym przykładem jest też oczywiście geocentryzm, który został też był traktowany jako prawda o tym, że Ziemia się nie, że Ziemia jest w centrum świata i się nie porusza, była traktowana przez teologów w swoim czasie jako prawda objawiona. Rozwinął, przyczynił się do tego, że ten pseudodogmat został usunięty. To dzisiaj już teologowie nie twierdzą, że Ziemia z nim. Odpowiedź na trzecie pytanie również jest twierdząca w takim znaczeniu, że emergentyści mówią o synchronicznej determinacji między bazą, z której się wyłania dany fenomen emergentny. Jeżeli ta baza nie spełnia wszystkich warunków, no to fenomen też nie objawi się w takiej postaci, w jakiej powinien się objawić. Tak, kobieta do pływania. Moje pytania będą znacznie prostsze niż mojego poprzednika. Bezwzględnie prostsze. Bo najpierw przyznam się, dlaczego tu przyszłam. Przyszłam nie tylko dlatego, że mam wolną wolę, jak to pan prezydent opowiada, ale przyszłam dlatego, że być może jestem już z tego pokolenia i w tym wieku, które potrzebuje twardego oparcia. Potrzebuje czegoś, co upewnia mnie w moich przekonaniach. I proszę nie myśleć, zwracam się do szanownych prelegentów, ja jestem Państwa dyskusją zachwycona, proszę nie myśleć, że ja odzyskam tutaj spokój. Czyli ten mój zamiar, on w jakiejś mierze nie tyle spełznie na niczym, co każe mi dalej poszukiwać. Jestem humanistką i w związku z tym takie przesłanie, które słyszę ex cathedra, ex scena, jest, że utwierdzenia w poglądach na istnienie Boga należy szukać w rozwoju wiedzy. Bardzo podobało mi się to twierdzenie, że teologia jest taką dziedziną wiedzy, która wymaga bardzo bogatej wiedzy ogólnej, że nie można poprzestać na jednym wizerunku. Przepraszam za te refleksje, bo ja mam do księdza profesora Hellera jedno pytanie. W zasadzie mogłabym mieć więcej, ale będzie tylko jedno. Jest to pytanie 5-letniej dziewczynki zadane swojemu tacie. Ta 5-letnia dziewczynka zapytała swojego tatę: tato, kiedy urodził się Pan Bóg? A tato odpowiedział: nigdy. Bardzo prosiłabym księdza profesora Hellera o skomentowanie tego pytania i tej odpowiedzi, ponieważ osoba odpowiadająca jest osobą wierzącą, jeżeli by użyć takiej bardzo potocznej nomenklatury. Nigdy, czyli poza tym ludzkim czasem. Trudno 5-letniej dziewczynce próbować to tłumaczyć inaczej. Tam były jeszcze inne pytania, czy jest żonaty, czy ma dzieci i tak dalej. Ale to jest pytanie podstawowe. Kiedy urodził się Pan Bóg? I odpowiedź: nigdy. Dziękuję bardzo. Nie wiem, może miał 5, może miał 6 lat. W każdym razie był jeszcze bardzo malutki i szliśmy ulicą Bema w Tarnowie i on mi zadał pytanie, właśnie bardzo podobne. Dlaczego Pan Bóg istnieje?
Ja mu odpowiedziałem, bo nie może nie istnieć. A on mi na to zadał pytanie, a co to znaczy, że nie może nie istnieć? Ja mówię tak, no to sobie wyobraź, czy 2 plus 2 jest 4, tak musi być, czy tak nie może być? Czy tak musi być? Myślał, mówi, no musi tak być. Ja mówię, no widzisz, no, to są pewne rzeczy, które nie mogą nie być. No, ale idziemy kawałek dalej i on zadał to pytanie drugi raz. Dlaczego Pan Bóg istnieje? Ja mówię, no bo 2 plus 2 jest 4. A on mi na to, no i co z tego? I wtedy się dyskusja już kończy. No, ale chyba to jest ta odpowiedź o tej konieczności pewnej. No nie może nie istnieć. Poza tym jeszcze, żeby troszeczkę wrócić do tej odpowiedzi, to tu bardzo dobrze pasuje ta czasowość Pana Boga. Kiedy się urodził? Nigdy, bo czas nie miał, tam nie ma czasu, więc to stare pytanie Augustyna, co robił Pan Bóg przed stworzeniem świata? No, nie było przed stworzeniem świata, bo czas nie istniał. Dziękuję. Pytanie do młodzieży, co to jest, jak to było? Co to jest konieczne? Tautologia, no. Jeszcze trzy pytania, żeby nie skończyli na czas. Siostra, proszę bardzo. Siostrze dać, musimy wspierać swoich. Tak? Najpierw taka refleksja, ponieważ jestem katechetką i ksiądz profesor zaznaczył, że jest ogromna rola katechetów. Ale taka moja refleksja, jeżeli my nie będziemy mieć bazy teologicznej i tych teologów i tej teologii nauki, to my też niewiele zrobimy. Uczyłam w tamtym roku w gimnazjum, teraz uczę 8 klasy. No i są problemy. Młodzież mi mówi, że oni nie będą czytać z tych początków Biblii, bo to jest literatura science fiction. I próbuję im to tłumaczyć, no choćby stworzenie świata, powstanie człowieka, no tak jak tutaj się nauczyłam na uczelni i nawet to przyjmują. Ale problem zaczyna się właśnie na grzechu pierworodnym. Ksiądz profesor Pawian zauważył, że nauka nam falsyfikuje te pojęcia stare, przebrzmiałe, że no wiadomo, że cierpienie, śmierć była wcześniej, no falsyfikuje, ale czym to mamy zastąpić? Czym nowym? Co powiedzieć tym młodym ludziom, żeby oni to przyjęli? Ksiądz profesor Hela zaproponował tą teorię tego, że Bóg jest ponad czasem i jak gdyby no te nasze grzechy, całość jest tym grzechem pierworodnym, ale gdzieś w tym momencie jest miejsce na chrzest, skoro mówimy, że chrzest kładzi grzech pierworodny, chrzest jest jakimś momentem czasowym, tak? No to co, jak to pogodzić jedno z drugim? To takie pytanie na gruncie katechetyki. No właśnie, czym choćby nawet zastąpić, czym nowym? Czy to tylko wyrażać ten grzech pierworodny jako śmierć duszy? I tylko na takim gruncie duchowym. A takie moje pytanie jeszcze takie już dla mojej wiedzy intelektualnej, które zrodziło się po przeczytaniu książki Powstanie Człowieka. Jak się ma przypadek do emergencji? Bo generalnie emergencja jest, na ile ja mam wiedzę, trochę deterministyczna. Czy ten przypadek jest tym momentem, jak gdyby, który wpuszcza w ruch emergencję, czy jest miejsce na przypadek teorii emergencji, czy to są dwie różne teorie? Dziękuję bardzo. Bardzo ważna rzecz siostra poruszyła i to są rzeczy, które no, wymagają dużych przemyśleń i głębokiej reformy nauczania, ale no, jakiś komentarz tutaj się nasuwa. Ja myślę, że tak. To jest wielka trudność. My tu dyskutujemy o bardzo trudnych sprawach, a teraz jak te trudne sprawy przełożyć na język strawny dla pierwszoklasisty, piątoklasisty, ósmoklasisty i dalej. To wymaga po prostu wielkiego talentu, ale ja bym podał pewne zasady, które może nie rozwiązują wszystkiego, ale jakoś torują drogę. Mianowicie pierwsza rzecz, że ten katecheta powinien sam mieć dużo większą wiedzę niż przekazuje. To znaczy musi znać te wszystkie problemy teologiczne, o których tu dyskutujemy, różne hipotezy i tak dalej.
i on i jego własne wyczucie wtedy podpowie mu, co z tego może przekazać młodzieży. Druga ważna wskazówka, a więc problem jest, jak uczyć katechetę. To jest bardzo ważna rzecz. Druga ważna wskazówka dla katechety to jest to, że nie mieć na wszystko gotowej odpowiedzi, bo to dyskredytuje od razu, zwłaszcza jak ta odpowiedź nie jest właściwa. Tylko zostawiać pewne rzeczy otwarte. Nie wiemy, może tak, może nie tak, racjonalnie zarysować możliwości. Ja pamiętam kiedyś, też bardzo, bardzo dawno temu, jakiś student przyszedł do mnie, miał problemy religijne, że on nie może przyjąć tego, co jest w Biblii napisane, w Księdze Rodzaju. No długo z nim dyskutowałem, ale wpadłem na prosty pomysł. To był student, także już można mu było podsunąć lekturę i podsunąłem mu, żeby przeczytał, nawet mu chyba pożyczyłem, pierwszy tom takiego wielkiego komentarza do Pisma Świętego, kilkunastotomowy, jeden był napisany przez księdza profesora Łacha, akurat dotyczący Księgi Rodzaju, bardzo specjalistyczny, dużo za trudny dla niego, z greckimi i hebrajskimi etymologiami słów i tak dalej. On po jakimś czasie przyszedł do mnie i oddał mi tę książkę i mówi, to ja mogę przyjąć, ale nie to, co mi mówią na lekcji religii. Nie zrozumiał z tego powodu, ale więc zostawiać pewne otwarte możliwości. To na razie tyle. Myślę, że też jest ważne, żeby chyba też trzeba uświadamiać swoim słuchaczom, ludziom dorosłym, ale też młodzieży, że jest pewna różnica pomiędzy zagadnieniami, które można jednoznacznie rozstrzygnąć, omówić, nie wiem, w ramach nauk empirycznych, a zagadnieniami, które właśnie nie mają prostej, jednoznacznej interpretacji w teologii. My bardzo często w teologii poruszamy się do etyomacku, czyli właśnie tej grupy, która mówi, analizujemy pewne możliwości, rozpatrujemy pewne hipotezy, to są pewne poszukiwania teologiczne. Nie ma jednoznacznej interpretacji. Natomiast dla człowieka wierzącego to nie powinno być problemem, dlatego że my zakładamy, że w teologii nie potrafimy wszystkiego podefiniować, udowodnić, wykazać. Zawsze na końcu jest wiara, zawsze jest postawa wiary. Czyli zawsze ostatecznie ja muszę przyjąć pewne rozstrzygnięcia na wiarę. Czyli mogę poszukiwać pewne argumenty, powinienem poszukiwać pewne argumenty, pewne relacji wyjaśniających, ale ostatecznie na końcu i tak musi być wiara. Właśnie. Zrobimy tak, ostatnie pytanie, ale żeby nie było na mnie. Sala zdecyduje, kto ma to pytanie zadać. Proszę bardzo, chętnie się zgłaszają, a sam mi pokażę, kto. Ta pani się zgłaszała. Dwie pani się zgłaszały. Aha, nie wiem, czy system dobrze działa. No dobrze, chyba młody wybiór, tak? Ten właśnie. Zapraszamy na następny raz. Dyskusja mogłaby być nieskończona, rzecz jasna. Także no, przepraszam, ale możliwości nie ma innych, więc prosimy bardzo. Ostatnie pytanie. Można inne na kartkach napisać, kolegi się zapytają. Czy jest taka możliwość, żebym wszedł do toalety teraz? Nie, a tak na poważnie to... tak na poważnie to chciałbym zapytać, po czym stwierdzimy, że cywilizacje pozaziemskie, oczywiście o ile takie istnieją, mają duszę. Czy pójdziemy za teorią procesu hominizacji, że im większy intelekt, tym lepsza dusza? No i wtedy, jeżeli się okaże, że oni mają większy intelekt, to czy bezkrytycznie przyjmiemy tak jakby ich wiarę? No, to jest bardzo trudne pytanie, bo możemy je sprowadzić do prostszego, które jest również trudne. Mianowicie wyobraźmy sobie, że stworzyliśmy sztuczną inteligencję i jak stwierdzić, czy ona ma, czy jest świadoma, bo powiedzmy oznaką duszy jest świadomość, posiadanie świadomości. No więc jest, jak przekonać się, że komputer zaprogramowany, który twierdzimy, że ma świadomość, że on naprawdę myśli i ma świadomość.
To jest taki test, został zaprojektowany już dawno i wygląda on następująco, mianowicie rozmawiamy z tym komputerem, z tym, że rozmówca, człowiek mówi do ekranu, który zasłania ten komputer. On nie wie, czy tam jest człowiek, czy jest komputer. I teraz ma, powiedzmy, przez 5 godzin z nim rozmawiać, zadawać mu podchwytliwe pytania. Jeżeli nie będzie w stanie wykazać, że to jest komputer, to znaczy on ma świadomość. Bo nie ma sposobu rozróżnienia. To jest właściwie jedyny test, tak, to jest jedyny test, który taki operacyjny. Jak się odrazi, się nie odrazi. I ja myślę, że, no, że jakbyśmy spotkali inne inteligencje, to podobnie byśmy jakoś musieli przez dialog rozmawiać. Pan Zbyszek tutaj ma taki bardzo dobry, bardzo przekonujący dowód na to, że istnieją inne cywilizacje. I ten dowód brzmi następująco. Istnieją, bo się z nami nie kontaktują. Ja mam poprawkę do tego. Ja twierdzę, że nie ma inteligentnych ludzi w kosmosie. Nawet na Ziemi. Dobrze, i tym optymistycznym akcentem musimy zakończyć. Na pewno wiele jeszcze rzeczy byłoby do powiedzenia. Myślę, że za jakiś czas znowu zrobimy spotkanie, ale proponuję, żeby się przygotować, jak to profesor tutaj zalecał. Więc prosimy bardzo, żeby przeczytać komentarze do Pisma Świętego. Księdza, to ja mu tam? Błaha, tak, dobrze na początek. A teraz są już nowsze. Aha, nowsze też. Nauczy się przynajmniej tak elementarnej mechaniki kwantowej, to względności. Tak, trochę biologii genetycznej. Tak jest. I logiki. No. Dziękujemy oczywiście. Dziękujemy serdecznie za bardzo dobrą.